Do dzisiaj komuchy w Polsce są. No, Aleksander Kwaśniewski, prymitywny bawidamek i pijak, który nawet nie umie się przyznać do tego, że ma chorobę alkoholową, tylko użerze jakieś tabletki, wie pani, łyka tropikalne i upija się na grobach przodków naszych. Palikot słusznie domaga się na przykład od prezydenta też ujawnienia, czy ma problem z chorobą alkoholową? Wie pani co? Cieszy mnie, że pani zadała to pytanie, bo buńczuczny Palikot jakoś nie domagał się od Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy były skandale międzynarodowe z tym związane, kiedy było wsiadanie do bagażnika limuzyny rządowej razem z Kuczmą po pijaku i to sfilmowało BBC i pokazywało w kółko, jakiego to drugiego Jelcyna mamy w Polsce, opasłego, tłustego aparatczyka komunistycznego, który się publicznie za nasze pieniądze upija i kompromituje nas. No. Wtedy jakoś pan Palikot nie był odważny, bo oni widocznie jakoś bardziej z jednej para, bo my znamy wspólnie angielski, młodzi jesteśmy, a teraz przyczepmy się do tego twardogłowego katola o bardziej konserwatywnych poglądach i róbmy mu dziurę w brzuchu. A pan nie ma takich wątpliwości jak Palikot? Proszę pani, nie zawstydził mnie ani razu prezydent Kaczyński aktem pijaństwa w miejscu publicznym. Natomiast Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie nas zawstydzał i wielokrotnie się z tego tłumaczył. No, kardynalna różnica i prosiłbym o sprawiedliwość w osądzie. I tyle. Mogą państwo nie cierpieć kaczorów za różne rzeczy, ale jest głęboko niesprawiedliwe, no nie po bożemu jest drążenie tematu, czy on jest alkoholik, w sytuacji, kiedy tuż obok stoi pijak.